Cześć, ja nazywam się Damian Lewczuk i zajmuję się szkoleniami z zakresu obsługi oprogramowania CAD/CAM. Jednym z systemów CAD 3D, których używam, jest FreeCAD, który jest w pełni darmowym systemem CAD 3D. We FreeCAD można tworzyć własne modele 3D i FreeCAD może być wykorzystywany zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Możemy tworzyć projekty, na których możemy zarabiać, a także możemy wykorzystywać FreeCAD w firmie i robimy to w pełni legalnie, ponieważ jest to oprogramowanie rozwijane na zasadach open source. I aby korzystać z FreeCAD, wystarczy pobrać i zainstalować program i nie musimy nigdzie się rejestrować, nie musimy podawać żadnych danych. Po prostu pobieramy, instalujemy i możemy już korzystać. I teraz przejdę do FreeCAD i pokażę Ci kolejną lekcję. Ostatnio poruszałem zagadnienie związane z importem i eksportem plików STEP. Pliki STEP to modele 3D zapisane w uniwersalnym formacie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami CAD 3D. Oznacza to, że plik STEP możemy utworzyć w jednym systemie CAD 3D, a następnie możemy ten plik otworzyć w innym systemie CAD 3D. Nie jest to możliwe w przypadku natywnych plików. Jeżeli utworzymy plik na przykład w SolidWorks i zapiszemy ten plik w natywnym formacie SolidWorksa, to tego pliku we FreeCADzie nie otworzymy. Ale jeżeli ten utworzony plik w SolidWorksie zapiszemy w formacie STEP, to taki plik będziemy mogli otworzyć we FreeCADzie. I działa to również odwrotnie. Jeżeli we FreeCADzie utworzymy model 3D i zapiszemy ten model do formatu STEP, taki model będziemy mogli otworzyć w innym systemie CAD 3D. I wszystkie systemy CAD 3D, z jakimi miałem do czynienia, obsługują format STEP, także warto wiedzieć, że FreeCAD również ma taką możliwość. I dodatkową zaletą obsługi plików w formacie STEP przez FreeCAD jest to, że na podstawie takiego modelu 3D możemy przygotować rysunek techniczny. Czyli możemy utworzyć model 3D w innym systemie CAD 3D lub po prostu ktoś inny może taki model utworzyć, a my na podstawie tego modelu we FreeCAD możemy przygotować rysunek techniczny. I taki rysunek przygotowujemy w taki sam sposób, w jaki byśmy przygotowywali to na podstawie modelu, który został utworzony bezpośrednio we FreeCAD. Czyli po prostu, jak już mamy zaimportowany model w formacie STEP, to możemy utworzyć nowy rysunek techniczny. OK, tutaj dodam widok tego modelu i teraz mogę na podstawie tego modelu, na podstawie tego rysunku dodawać wymiary i na podstawie modelu utworzonego w innym systemie CAD 3D możemy przygotować rysunek techniczny we FreeCAD. I warto o tym wiedzieć, warto wiedzieć, że FreeCAD ma taką możliwość i może to być przydatne w firmach, gdzie jest na przykład więcej użytkowników systemów CAD 3D niż dostępnych licencji tego systemu lub po prostu dla użytkowników FreeCAD'a, którzy chcą na podstawie modeli otrzymanych od kogoś innego utworzyć rysunek techniczny. Po prostu wystarczy, aby ktoś, kto tworzy model 3D, zapisał ten model do formatu STEP i my już we FreeCAD na podstawie tego modelu możemy przygotować rysunek techniczny. Tego, jak przygotować rysunek techniczny, w tym momencie nie będę omawiał. Podstawy przygotowywania rysunku 2D we FreeCAD znajdziesz w innym moim filmie na tym kanale. Link do tego filmu umieszczę w opisie pod tym filmem, ale mam też kurs dotyczący przygotowywania rysunków 2D we FreeCAD i link do tego kursu również zamieszczę w opisie pod tym filmem. I w tym momencie dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrybowania tego kanału.